I teraz czas na ocenę sytuacji politycznej po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Naszym gościem Robert Bąkiewicz, prezes Fundacji Marsz Niepodległości. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, stowarzyszenie. Stowarzyszenie, tak. Chociaż ktoś mi napisał fundacja, nic nie szkodzi fundacja, stowarzyszenie, moja pomyłka. Kiedyś będzie fundacja, być może będzie jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej. No dobrze, zanim porozmawiamy o pomocy uchodźcom, o takich czysto ludzkich odruchach, to na początek weźmy tą najważniejszą sprawę, czyli ocenę polityczną tego, gdzie jest racja stanu, a gdzie jej nie ma. Racja stanu Rzeczpospolitej. Od przyszło 2 miesięcy mamy otwartą wojnę, pełnoskalową wojnę na Ukrainie. No i na polskiej prawicy narodowej trwa pewna dyskusja, jak się do tego odnieść, jaki jest pański głos na początek, powiedzmy, jakie jest pańskie stanowisko w tej kwestii, gdzie wobec wojny na Ukrainie leży polska racja stanu. Polska racja stanu leży na pewno na Ukrainie, albo przynajmniej w tym, żeby Polska brała żywy udział w tej wojnie, w sensie wspierania Ukrainy. Zresztą to nie jest zupełnie nic odkrywczego. Już narodowcy przedwojenni, czy nawet powojenni opisywali tą sytuację i mówili o tym, że tworzenie pewnej wspólnoty z takimi państwami jak Ukraina, czy Ukraińcy wtedy bardziej, albo Rusini, bo państwa ukraińskiego nie było, jest koniecznością dziejową, a Polska stoi po prostu pomiędzy Zachodem a Azją. Ten cywilizacyjny nasz obowiązek powinniśmy tutaj realizować. No, dzisiaj, w dzisiejszych czasach również działania rosyjskie, czy w ogóle strategia działań rosyjskich nie jest też czymś tajemnym, zupełnie ukrytym. Czy wypowiedzi jednego z ideologów Moskwy, pana Aleksandra Dugina, czy innych tego typu działaczy, czy również sama doktryna wojenna rosyjska mówi o tym, że imperializm rosyjski się odbudowuje i celem tego imperializmu jest nie tylko Kijów, ale są kraje nadbałtyckie, są kraje również te, które były w strefie wpływów Rosji sowieckiej, a być może nawet dalej. Zresztą to jest poparte przez historycznymi wydarzeniami i działaniami Rosji w latach w ubiegłych wiekach, kiedy Rosja mówiła o zjednoczeniu ziem prawosławnych, a potem również podbiciu ziem, które są zarażone jakby fałszywą religią, katolicyzmem. I dzisiaj mamy taką realizację właśnie tej doktryny imperialnej rosyjskiej. No i państwo polskie powinno, rozumiejąc zagrożenia z tego wynikające, powinno wspierać tutaj działalność państwa ukraińskiego, bo każdy zniszczony czołg na Ukrainie to jest jeden czołg mniej, który mógłby zaatakować Polskę, i w ten sposób powinniśmy to rozumieć. Poza tym mamy też pewne zobowiązania sojusznicze. No, postawiliśmy na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są żywo zaangażowane w tą wojnę. Możemy powiedzieć tak naprawdę, że ta wojna toczy się pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, albo kolektywnym Zachodem, który nie jest spójnym kolektywem dzisiaj. I ta sytuacja wymaga od nas tego, żebyśmy ze względu na te sojusznicze zobowiązania również w taki sposób pomocniczy w niej uczestniczyli. A jak się zachowuje, to się tutaj zdobył w najlepszy stanek, to jest stanowisko prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, istotnego punktu orientacyjnego na mapie polskiej prawicy narodowej, ale ta polska prawica narodowa ma także swoją reprezentację w Sejmie w ramach koła Konfederacja. Jak się zachowują tam siły narodowe? Bosak, panowie posłowie Bosak, Winnicki, bo oni są twarzami narodowców w polskim Sejmie. Wydaje mi się, że niejednoznacznie się zachowują. Przede wszystkim cała partia Konfederacja zachowuje się niejednoznacznie. Wydaje mi się, że te koło narodowe, czy to środowisko narodowe jednocześnie chciałoby podzielać się taką tezę jak ja, z drugiej strony popiera na przykład głos pana Grzegorza Brauna, który mówi w ogóle takim językiem i stawia takie teorie, które z punktu widzenia interesu państwa polskiego, interesu narodowego, byśmy powiedzieli,
są zupełnie rozbieżne. No, ja mam takie poczucie, że koledzy stoją trochę okrakiem. Mówię koledzy, bo taka nomenklatura jest w środowisku narodowym. Bo wy się znacie, przecież na pewno się po imieniu, no nieraz się spotkacie na imprezach, na oficjalnych i prywatnych okazjach. No bo z jednej strony mamy Rosję. Widzimy, jacy są żołnierze rosyjscy. To są w większości ludzie pochodzący z głębokiej Azji. Mają też głęboko azjatycką, jak się okazuje, nawet bandycką mentalność. Czeczeni chociażby, muzułmańscy. Znaczy, jakby wziąć stereotypowe poglądy prawicy narodowej, to mamy do czynienia z ludźmi jednak nam cywilizacyjnie odległymi, żeby nie powiedzieć obcymi, jak się patrzy na, czy bardzo obcymi, jak się patrzy na mordy w Buczy. Z drugiej strony mamy państwo nam bliskie, gdzie silna jest cerkiew greko, ale katolicka jednak, więc jest pewien wspólny element wiary, historii. A mimo to polscy narodowcy uznają, w Chomlu, w szpitalu na Białorusi, kiedy tam jeszcze były wojska rosyjskie, najczęstsze imię hospitalizowanych rosyjskich żołnierzy to był Mahomet. I teraz jest pytanie, dlaczego część narodowców uznaje, że jednak bliżej im do tej bardzo mocno azjatyckiej, islamsko-mongolskiej Rosji, a dalej do słowiańskiej, słowo ważne dla narodowców Ukrainy. No, przede wszystkim mówię, nie wszyscy narodowcy, bo środowisko skupione gdzieś wokół mnie, myślę, że w dużej mierze nie podziela tego poglądu. Poza tym oczywiście ta kwestia dotycząca mordów i zachowań żołnierzy rosyjskich dokonywanych, tych mordów dokonywanych na Ukraińców, to jest tylko pewnym pokłosiem. No, patrząc tak bardziej globalnie i wielowiekowo i patrząc instytucjonalnie na Rosję. Rosja to jest po prostu Azja, to jest cywilizacja azjatycka. Felix Koneczny o tym pisał, że to cywilizacja turańska. Z taką cywilizacją Polska po prostu nie może mieć wspólnoty interesu. Natomiast no, obiektywnie istnieją również pewne trudności z Ukrainą, z państwem ukraińskim, z polityką historyczną i według mnie te trudności są wykorzystywane do tego, żeby w tej chwili dzielić i taką fobię antyukraińską wzbudzać albo sympatie prorosyjskie. Zupełnie abstrahując od wydarzeń obecnych, od zagrożeń, które w tej chwili się, z którymi mamy do czynienia, ale i abstrahując również od tego zagrożenia, tego ścisku, tego imadła rosyjsko-niemieckiego, które po prostu zgniatało jeszcze przed chwilą Polskę. W tej chwili mamy wrażenie, że trochę to imadło popuściło, a państwo polskie walczy o pewną niezależność, suwerenność, lewarując się w pewien sposób siłami tutaj Stanów Zjednoczonych. Jeszcze wrócę do tego wątku, bo to mnie jednak nurtuje. No bo jednak dla części polskiej prawicy narodowej obrona przed zalewem migrantów, no też te obcości niekiedy kulturowej islamu, to nie to mówię, to jest moje zdanie, ale no to były istotne wartości dla prawicy narodowej. Tak, zagrożenie islamistyczne obecne, wiara katolicka, to wszystko było na sztandarach środowisk narodowych i jest na sztandarach narodowych, środowisk narodowych w Polsce, a z drugiej strony no mamy takie osoby już poza tym oficjalnym ruchem, no ale tam cały czas istotny przykład, bo ja wiem, profesor Wilomski, o ile nie mylę jego nazwiska, który z jednej strony właśnie mówi tutaj zagrożenie islamem, wiara, a z drugiej strony stawia na Rosję, która właśnie wojuje rękami islamistów czeczeńskich, czy wojuje rękami nie Słowian, też bardzo ważne. I o co chodzi? Czyli jak zrozumieć taką osobę jak ten profesor Wilomski? Czy on ma jakąś spójną doktrynę, czy jest tylko doktryna miłości do Putina i tylko i wyłącznie jakby Putin okazał się być lewakiem, to też by to i pan profesor Wilomski zostałby lewakiem wówczas. No, profesor Wilomski jest niewybitnie, niewątpliwie wybitną jednostką, natomiast no, ja z jego poglądami nie mogę się zgodzić. On jest akurat bardziej konserwatystą może niż nawet narodowcem, jakbyśmy to powiedzieli. Chociaż takim konserwatystą idącym w stronę narodową. Ale faktycznie on afirmuje postawę rosyjską. W mojej ocenie, tak w bardzo dużym uproszczeniu, traktuje
Putina, jako tego katechona, który ma dać tutaj odrodzenie Zachodowi, bo walczy z tą liberalną, podłą wpływami amerykańskimi. One faktycznie są złe, one niosą wiele takich negatywnych działań w, przede wszystkim w sferze obyczajowej, ale realnie no, pan profesor w mojej ocenie jednak abstrahuje od zagrożeń obecnych i relatywizuje postawę rosyjską, nie dostrzegając tych zagrożeń, o których wcześniej mówiliśmy, i tych szans, które przed Polską się pojawiają. Dlatego no, wydaje się, że część tej argumentacji pokrywa się, nie mówię tylko o profesorze Wielowskim, ale tej... No ale mamy też pana Brauna, mamy pana Korwin-Mikke, żeby przejść do tych nazwisk powszechnie mniej więcej znanych, no nie, nazwisk poselskich. Mamy, kiedy my rozmawiamy, są zdjęcia z ekshumacji, nie wiem, czy to jest Irpin, czy Bucza, nie jestem w stanie w tej chwili tego szybko zdiagnozować. Ale te obrazki ludobójstwa, zbrodni wojennych nie działają na pana posła Brauna, nie działają na pana posła Korwin-Mikke, czy już o dalszych ludziach nie wspominając, którzy są jakoś tą Rosją zaczadzeni. To nie dlaczego? Znaczy, co jeszcze musiałoby się stać, żeby uznać, że na przykład Władimir Putin jest zbrodniarzem, czego ostatnio Grzegorz Braun nie chciał przyznać? No, panie redaktorze, ja się zupełnie nie zgadzam z narracją czy Grzegorza Brauna, czy pana prezesa Korwin-Mikkego. No, to jest dla mnie argumentacja zupełnie nie do przyjęcia. Właśnie mówię, wyabstrahowano od faktycznych zagrożeń, realnych zagrożeń, które stoją przed Polską, która jest szkodliwa dla całego środowiska, bo te osoby oczywiście mają wpływ, powiedzmy, na przynajmniej dużą część prawicy związaną z Konfederacją. I ci ich słuchacze wolni, no dochodzą do takiego przekonania, że to nie Rosja jest zagrożeniem dla Polski, a wolna Ukraina. No jest to coś zupełnie aberracyjnego, jakieś myślenie, z którym absolutnie nie można się zgodzić. I ono jest bardzo, w mojej ocenie, bardzo szkodliwe, wpływające na osłabienie takiego ducha patriotycznego w Polsce, bo ono wpływa nie tylko na środowiska związane tam z Konfederacją, z narodowcami, ale wpływa dużo szerzej. Natomiast mówię, trzeba pamiętać o tym, że nie wszyscy tak myślą, dlatego jest dzisiaj spór, poważny w mojej ocenie, poważny spór w tych środowiskach o narodowym zabarwieniu tego, jak polska polityka powinna w stosunku do tej wojny wyglądać. To jeszcze jeden wątek dołóżmy, też paradoksalny, też jakoś tam przynajmniej, no ja już powiem wprost, widzę pewne elementy głębokiej hipokryzji w zachowaniu niektórych polityków Konfederacji. Pan poseł Artur Dziambor, który niby odszedł od Korwina właśnie w proteście wobec tego, że jest za bardzo prorosyjski Janusz Korwin-Mikke, ostatnio w swoim Twitterze bardzo przeciwko był uzbrojeniu Polaków i wyszkoleniu. O ile jeszcze broń, to tak, ale na przykład obowiązkowe przeszkolenie wojenne, to już Artur Dziambor z tym walczył. Takie elementy pacyfistyczne też tam się pojawiają. No i pytanie, czy to są na pewno ludzie, którzy dbają o polską rację stanu, czy może oni mają rację stanu gdzie indziej? Panie redaktorze, no nie dbają, w mojej ocenie nie dbają. Polityka Konfederacji w dużej mierze jest polityką niedbania o polską rację stanu w wielu aspektach. Już mówiłem chociażby taki przykład, walka z TVN-em i obrona wręcz TVN-u. No to dla środowisk, powiedzmy, związanych z Marszem Niepodległości i z tymi wszystkimi kalumniami, które tam gdzieś z TVN-u wypływały, to jest sprawa jednoznaczna. Natomiast przy tych sprawach no, najwyższej wagi, no tak jak pan poseł Dziambor mówi o tym, że to nie jest nasza wojna, no to chyba zrozumienie tej dzisiejszej rzeczywistości albo no, sprawia panu posłowi jakąś wielką trudność, albo robi to z zupełnie innych powodów. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Pamiętamy o tym, jak w 1939 roku mówiło się o tym, że Anglicy walczą do ostatniego polskiego żołnierza, że my w ten sposób powinniśmy prowadzić politykę. No dzisiaj powiedzmy sobie, w dużej mierze Ukraińcy prowadzą za nas tą wojnę, i to skuteczną wojnę. Na Polskę nie spadają bomby. Ukraińcy wspaniale, bohatersko walczą i my mamy obowiązek ich wspierania. A dzisiaj ten pomysł, taki sposób prowadzenia polityki zupełnie się odrzuca. No jest to dla mnie niezrozumiałe. Tym bardziej, że pan Dziambor chociażby mówił o tym, że
wzmocnienie polskiej armii jak najbardziej tak, ale jak głosowanie było za ustawą o obronie ojczyzny, to pan Dziambor wstrzymał się od głosu. A pana Brauna w ogóle nie było. Tam pretekstem było jakiś element, że jakaś poprawka nie przeszła, dlatego w całej ustawie bardzo ważnej i dużej ustawie wstrzymał się od głosu. Chociaż warto pamiętać, że tutaj akurat był podział, bo pan poseł ci bardziej narodowi, jak pan poseł Winicki czy Bosak już głosowali za. Tak, tak, to prawda. Poseł Bosak i poseł Winicki głosowali za, natomiast jeśli chodzi o pana posła Grzegorza Brauna, to jego narracja jest zupełnie niezrozumiała. Jeszcze w 2014 roku w trakcie wojny w Donbasie wtedy mówił w podobny sposób, jak my w tej chwili we dwóch tutaj na antenie, że w naszym żywotnym interesie jest obrona interesów ukraińskich, że ten sojusz czy współpraca głęboka polsko-ukraińska leży w długofalowym interesie państwa polskiego, ale w krótkookresowym również. Dzisiaj mówi zupełnie coś innego, budząc pewien ferment w środowiskach tutaj prawicy związanej czy to z Konfederacją, czy ze środowiskami narodowymi. Ale mówię, nie cały, duża część jednak narodowców ma opinię jasną. No, dzisiaj ten sojusz czy współpraca z Ukraińcami, wzmacnianie wojny, potencjału militarnego Ukrainy jest po prostu w polskim interesie, bo wiemy o tym, że kolejną przystawką dla Rosji moskiewskiej no będzie Polska. To jeszcze tylko chcę dojść do sedna, żeby to zrozumieć. Czy jest tyle w tym konflikcie, tyle razy istotna część Konfederacji i środowisk niektórych dookoła konfederackich narodowych łamie swoje wiara, tak? Zostawiają, przedkładają islamskie wojska Kadyrowa nad grekokatolików. Kwestia zbrojenia chociażby, tak? Zawsze środowiska narodowe mówi, trzeba się zbroić. Kiedy jest realna sytuacja, to połowa Konfederacji, żeby zdobyć polską armię, wstrzymuje się od głosu. Kiedy dyskutujemy, może warto przywrócić obowiązkową służbę wojskową, oczywiście inną niż ta była w PRL-u, którą pamiętamy, bardziej ten Dziambor mówi absolutnie nie. Znaczy, co krok, ileś tam elementów, kiedy idą w poprzek swoim własnym programom, swoim własnym, zaprzeczają sami sobie poglądom, które przez lata teoretycznie głosili, tylko dlatego, że jest to w interesie czyim? No, chce pan mnie zmusić do tego, że to jest w interesie Moskwy. No, tak, uważam, że to, co mówią niejednokrotnie, jest w interesie Moskwy. Spada mobilizacja środowiska i pewnej gotowości do obrony tych wartości, które są najważniejsze. Chociażby militaryzacji społeczeństwa, narodu, odbudowy ducha takiego patriotycznego w polskim społeczeństwie. Dlatego, że podziały są tak głębokie i generowane przez te wypowiedzi. Zresztą tutaj w mojej ocenie wzmacniane bardzo przez jakąś działalność taką dezinformacyjną rosyjską. Przecież wiemy o tym, że Rosjanie ten aspekt działalności mają świetnie rozbudowany. Zresztą uważam, że powinno powstawać na ten temat wiele programów, żeby pokazywać, w jaki sposób to się odbywa, jakie metody się stosuje. I ten ich głos jest przez te pudła rezonansowe podbijany, a inni bezwolni tak naprawdę słuchacze są kolejnymi pudłami rezonansowymi, które te aberracyjne, absurdalne idee niezgodne z polskim interesem po prostu powtarzają. No, tego po prostu być nie może, bo to osłabi państwo polskie w dzisiejszym konflikcie. No to, ale wniosek jest taki, jeżeli to już powiedzieliśmy, jeżeli te osoby nie reprezentują polskiej racji stanu, wiele ich tez współgra z tym, jak swoją rację stanu odczytuje Rosja Putina, to jak te osoby nazwać? No, panie redaktorze, chce pan mnie zmusić do daleko idących tutaj wniosków. Ja myślę, że widzowie Republiki są dosyć, no, tacy, mają duże możliwości intelektualne, żeby zrozumieć naszą rozmowę. No, ja też nie mogę rzucać zupełnych oskarżeń bez pokrycia. Natomiast wydaje się, że część tej narracji no, jest narracją bezwzględnie prorosyjską. No, narracją, która jest dla Polski
dla Polski szkodliwa. Dalej niech sobie odpowiadają już, już słuchacze, widzowie. Jak to wygląda? Ostatnie pytanie miało być o pomocy uchodźcom, na to nam czasu nie starczy. Polityka zabrała całość. Przejdzie, skąd to wskazuje, już nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnych pretekstów, wymówek. Ratusz pewnie jakiś znajdzie, ratusz Trzaskowskiego, ale mam nadzieję, że jak co roku będą one nieskuteczne, przejdzie Marsz Niepodległości. Zapraszam. Pod jakim hasłem? Na ile to będzie marsz, który będzie marszem polskiej racji stanu, a na ile to będzie marsz, gdzie te inne racje stanu będą chciały się pokazać? No ja myślę, że Marsz Niepodległości w ostatnich latach był marszem zdecydowanie, który pokazywał polską rację stanu i stawał na wysokości zadania ponad różnymi takimi podziałami politycznymi, nawet tutaj wewnętrznymi, które w szerokim obozie patriotycznym istniały. Nie mamy hasła na dzień dzisiejszy, natomiast mam nadzieję, że to hasło będzie odnosiło się również do bieżących wydarzeń i będzie podkreślało właśnie ten aspekt polskiego interesu narodowego, polskiego interesu naszego państwa w tej dzisiejszej bieżącej polityce. Tak zapewne będzie i mam nadzieję, że to będzie ogromny, wielki marsz również poparcia dla idei niepodległego, suwerennego państwa polskiego, które odbudowuje również swoją pozycję międzynarodową, bo dzisiaj ten moment jest momentem w mojej ocenie historycznym, momentem, który może dać państwu polskiemu i daje na tą chwilę pewną szansę na odbudowanie bardzo, bardzo silnej pozycji tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. A powtórzę jeszcze raz, my stoimy pomiędzy Zachodem a Azją. My jesteśmy tym buforem, który bronił zawsze Zachodu przed tą azjatycką dziczą. I dzisiaj nie da się uciec przed tą konsekwencją historyczną, cywilizacyjną, w której jesteśmy tutaj umocowani. Nie da się przed nią uciec i musimy dzisiaj ją realizować. Mam nadzieję, że przede wszystkim z dobrem również, a przede wszystkim z dobrem naszego polskiego narodu, ale i wspólnot, które nas tutaj otaczają. Powiedział Robert Bortkiewicz, prezes Fundacji Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Robert Bortkiewicz, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia. A my za chwilę przeniesiemy się na rozmowę, którą przeprowadził dla państwa Aleksander Wierzejski z marszałkiem województwa śląskiego. Za chwilę na antenie Radia Wnet Jakub Chłestowski, ale to jeszcze będzie czas, aby dokładnie tę rozmowę zapowiedzieć.